Witam wszystkich serdecznie. To jest Portal 2. Ja jestem Gusiek i będziemy sobie pykać. Trochę pokombinowałam z ustawieniami i mam nadzieję, że teraz będzie przeszkadzasz mi, Johnson, że nie będzie się aż tak ścinać. Ustawiłam po prostu grę, żeby była w takiej rozdzielczości, wiecie, 1280x720. Sam raz do YouTube'a. O mój Boże, jakieś te skąpi... Kosteczka. Chodź. Chodź o mnie. Chodź. GLaDOS, rzucę cię, a ty złap kostkę. A moment, czym masz złapać? Dobra. A chyba nie tak. Czekaj. A nie. No to tak. W dół mógłbyś? W dół? Nie. Widzę, że nie. No to no, miejmy nadzieję, że to pomoże. Zobaczmy, co tu jest. Nic. Aha, a co tam jest? To ma jest kostka, ale jest tam. To po nią chodźmy. A, moment, było. Kurczę. A jakby zrobić to tak i tak? Cofajmy się, żeby to nas nie opluła. No, a czemu to nie pluje tu w dół? A jakby zrobić tak i to wszystko schrzanić. A może tak zrobimy. Cik, cik. Wow, nie opluj nas. Dobra. Lecimy ze ścinkami. Lecimy, kostko. O, w pytkę. Uciekajmy. Ej, dobra, nic się nie dzieje, ale uciekajmy. O, tu na dole nic nie ma. Ale nie jest tak źle z moim myśleniem. Myślałam, że będzie gorzej. I zacinaniem. Też myślałam, że będzie gorzej. To ty tu zostań, ja sobie idę. Coś mi... Aha. Tu chyba będzie trzeba... Kurczę. To najpierw muszę zrobić coś takiego, że pójdę tu. I tak. Nie no, uno momento. Najpierw chodźmy tam.
No, tu powinien być skok. A tu powinien być przyspieszacz. A! Tylko nie mnie! Dobry. Aha. O. To nie wyszło za dobrze. Ale było już prawie, tylko nie wszystko od początku. Dobra, to trochę wyprzedzimy fakty. Jest. Plojta na to. Dobrze. Okej. Dobra, to my tu sobie. A moment, źle. Najpierw to i to. Chodźmy. Teraz pójdziemy tu. Zawsze wybieram złe. Boż. I teraz wypadałoby iść tam. O, teraz mi się udało. Nie, to nie tu powinnam iść. Tylko tu i tu. Tak, to jest tak. I lecimy. O mój Boże, jest. Co? Ja płacić nie będę, nawet nie mam kasy. Nawet nie wiem, czy w tej grze jest kasa. Czy w tym świecie? Czy w tej rzeczywistości istnieje coś takiego jak pieniądze? Zapewne tak, bo wszędzie liczą się pieniądze. Taka nasza natura, że potrzebujemy pieniędzy, żeby żyć. Bo człowiek sobie tak ustalił i tak wymyślił. Chodź, Glados. Nic się nie odzywasz. Kawę jakąś, czy coś? No, Gladys, odpowiadaj, bo to ty pewnie jesteś Caroline. Nie, to nic mi nie dało. Thank you for not loitering longer than 20 minutes. Nie wiem, co to jest za loitering. Nie narzekania. Hopa. Chociaż wiecie co, ciekawi mnie. Dzień dobry, poproszę bilet. Poproszę bilet na. Na co bym mogła poprosić? Na Hobita! O Jezu, mam nadzieję, że nie skrzani teraz tego filmu. Bo Hobbit akurat nie podobała mi się książka Władca Pierścieni. Jakoś nie wiem. Jak się czytało Hobbita i Władcę Pierścieni, to jakby normalnie dwie osoby to pisały. Ale ja to rozumiem, ponieważ też troszkę piszę i to w ogóle tak jest, że. A, zamknęły się za mną drzwi. Że po prostu autor cały czas musi ewoluuje.
styl pisania jakby. Cały czas jest inaczej i dzięki temu w sumie nie jest nudno, ale dobrze jest, jak się trzyma jednak jednego stylu, bo na przykład w Hobbicie bardzo mi się podobało. Jesteś nią. Nawet mi nie pomagałaś wcześniej. No, to jeżeli chodzi o Hobbita, to Hobbit mi się strasznie podobał, a Władca Pierścieni już mi się nie podobał. Nie wiem. Coś jakoś tak i ta postać Froda też mnie irytowała i nie przeszłam przez Władcę Pierścieni. Sorry dla fanów. Przepraszam strasznie. Niestety nie mogłam przejść. Natomiast świat, który stworzył, no to jest respekt. Ja normalnie tylko tworzę jakieś tam historyki, jakieś takie z ironią w tle. Natomiast Tolkien stworzył cały świat, religię, rzeczywistość. Brawa dla niego. Co my tu mamy? Jej! Wszystko! Dźwignij guziki, to moje ulubione przyciski. A! GLaDOS, nie żyjemy. Aha, bo tam trzeba było portale zrobić. Dźwignij guziki, to moje ulubione przyciski. Co za to białe? O, la boga. Wihii! Ej, nie wiem, gdzie to mnie rzuca. To jest woda. To jest woda, ludzie, woda. Nie wiem, o co chodzi. Tu jest exit. A żeby do niego się dostać, trzeba dostać się tam. A żeby tam się dostać, to ja potrzebuję tego skaczącego. Ale nie. Jak? Może coś trzeba włączyć. Na przykład mogę wyłączyć to. Nie, jak już wcisnęłam wszystko, tak musi zostać. Po prostu pięknie. Schrzaniłaś, Gusiek. Schrzaniłaś. Co tu się wyprawia, policja? O Jezu, ucisz się te. Ściszę sobie, bo już mnie wkurzają. Dźwięk uruchomienia tłoka i zatrzymanie tłoka. No coś takiego. Moment, bo mam A, dobra. No to lecimy. A czasami zanim się zorientuję, o co chodzi, to naprawdę. No to skaczemy. A jestem niebieska. Wow. Jaki cud, jaki fuks. Widziałaś, GLaDOS? Oczywiście, że nie, bo ty myślisz. Myślisz? Oj, GLaDOS, GLaDOS. Ja bym się na przykład tu.
Nie. Chcę przyjść tu. Nie mogę. A, mogę tu niżej zejść. Przyjemnie. Co to jest? Ja chyba stąd przyszłam. To nie wypali. Na razie chodźmy tu. No dobra, niech wam będzie. Okej. Aha, jak jest to, to muszę po prostu. Okej. To czy. Nie, chyba to będzie bardziej. Jest, jest. I trzeba zrobić sam. Dobra, 3, 2, 1. Wow! Wychodzimy stąd. Halsa chcesz? Strepsilsa? $7 worth of moon rocks, much less 70 million. Bought them anyway. Ground them up, mixed them into a gel. And guess what? Ground up moon rocks are pure poison. I am deathly ill. Still, it turns out they're a great portal conductor. So now, we're gonna see if jumping in and out of these new portals can somehow leach the lunar poison out of a man's bloodstream. When life gives you lemons, make lemonade. Let's all stay positive and do some science. No, on się starzeje na tych potrakach. Guzik! Let's walk together! Yay! Nie powiem, ale fabuła tu jest strasznie fajna. Bardzo fajna. Muszę to stwierdzić. Jedziemy GLaDOS do kolejnego ciekawego miejsca. Ciekawe, co z tym Cave Johnsonem jest. Może go zatruli? Karolin! No, GLaDOS! Nieładnie. Zatrułaś szefa. Co to w ogóle jest? Lalalalala. Wow! Dobra, zeszłam tu i nawet nie wiem, co dalej robić, dlatego sobie poskaczę. Co by tu dalej robić? No, w sumie to, nie wiem, GLaDOS, powiedz mi, co powinnam robić. Wii! Nie, to nie. Dobra, a koniec, chcę wyjść. Dun, 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 dun. Na górę coś? Nie, nie widzę. Nie. Nie. Dlaczego tylko tu można dać? Wow.
Czekajcie. O mój Boże. Ale fajne. No, to zaczynamy zabawę. Czyli, jeżeli to białe jest, to nam to automatycznie rzuca gdzieś. Je! Ale zabawa. Zobaczmy, gdzie nam to rzuciło. No ja nie mogę zrobić tam. No i tu. Wow. O, muszę wejść? Jej, to było fajne. Czyli to białe jest do tworzenia portali. Gdzie ja muszę w takim razie dojść? Ja mam wyjście, z tego co pamiętam, tam. Ale żeby tam dojść, to trzeba... No co trzeba? Takie upiorne trochę to miejsce. No nie? Dobrze, no to widzę, że... A, tu. Dajmy tu. To mam na chlapie tu. Teraz, nie wiem, gdzieś tu chlap. I gdzieś tu. Oj, nie w tą stronę. Tak gdzieś tu właśnie i tu, nie wiem co to da, może coś da. Oj. Tak jakoś wyżej dałoby się, tak żeby tą ścianę tu może jakoś. To jednak trzeba chwilę pomyśleć, rzeczywiście. Okej, okay, co jest niedobre, bo ja nie umiem myśleć. Czy tam byłaby możliwość dotarcia? Nie. Dobra, nie chce mi się już... Spoko, spoko, uspokój się. No. Ach. Obróćmy się tak, żebyśmy widziały ten. O, to. Dobra, na razie tak. Tak. Jest. Nie. To nie było to. To nie tak miało być. Niestety. A może jednak. Nie. Dobra. Cisz. Wow. Wow.
Nie, no nie dojdę tak. No, myślać, to ze mną ziomki. Tak, to będzie, że to jest jakieś proste rozwiązanie, tylko ja oczywiście nie potrafię tego wykombinować. O Boże, naprawdę nie potrafię. Exit. Tylko tam. Na przykład, nie wiem, tu coś by się dało, ale nie da się tu. Nie, naprawdę nie wiem. No, to jest trudne. No nie powiem. Okej. Oj, nie tu. To. Lej mi na tam ścianę. Nie wiem po co. Tak, dla jaj. Może coś się z tyłu, że tutaj bardziej nachlapiemy na tą ścianę i stamtąd zeskoczymy. Co wyjść? No nie, to nam nic nie da. To też tak średnio. No, dawaj. Wyżej. To mi to daje, kurczę. Nic. Kompletnie nic. GLaDOS, podpowiedź. GH. Podpowiedzi. Powinno być tak, że jak dostanę GLaDOS, to ona mi pomaga. Nie myśl tyle, ja już dobrze wiem, że jesteś Caroline. I zabiłaś pana Johnsona. Pewnie. Ja tu omijam jakąś rzecz, która jest bardzo łatwa do znalezienia, prawda? Do skorzystania z niej. Na 100%. Jakąś po prostu omijam rzecz, na przykład to, że tu jest jakiś domek. Aha. I w tym domku mogą być ściany, które mi pozwolą. Nie ma ścian. O, ja pierniczę. Jakby to właśnie tak zrobić? O Jezu.
A spróbujmy to zrobić tak. Głupia. Jak 150. To jest za trudne. Domagam się łatwiejszego. Niedobry wy. Dobra, dziomki, wiecie co? Ja to chyba rozwiążę i wtedy wam z powrotem włączę nagranie. A na razie przerwę, bo coś widzę, że to będzie długo trwać. I trochę szkoda waszego czasu. O, to widzimy się za chwilę. Na razie my. No i witam z powrotem. Zorientowałam się już mniej więcej, jak to powinnam zrobić, jak właśnie sfailowałam, tak. No i patrzcie, trochę komplikacji i już nie wiem, co robić. Otóż, nie, obrzygaj tą ścianę. Nie tą. Tu? Czekajcie, zaraz to ustawię. Jest tak, że to będzie szło tak i tak. I będziemy mieć w końcu. No bo musimy wykorzystać to, żeby skoczyć tam. A żeby skoczyć tam, trzeba mieć ogromną prędkość, a w sam raz właśnie byłoby skoczyć stąd. Tak, i ja oczywiście nie zauważyłam. A czy wiecie co? To jest na zasadzie, że nie bierzemy pod uwagę akurat takiego rozwiązania. O to chodzi. Ach, że grając w tę grę, tak jakby nie bierz pod uwagę tego. Kurczę, trzeba zaskoczyć tak jakoś tu. Że możesz zrobić właśnie coś takiego z tymi ścianami, bo raz jest tak, raz tak i no i ci się miesza. No nie! Nie trafiłam jeszcze, no co za... No wkurzę się. Jest. Dajemy tu i przepraszam bardzo, tu, dajmy sobie tak i może w końcu nam to wyjdzie, tak. Też go lubię, nie? Fajny. Spalicie go dom! Spalicie dzi... Znaczy moment, ja jestem człowiekiem. Nie! If we can store music on a compact disc, why can't we store a man's intelligence and personality on one? So I have the engineers figuring that out now. Brain mapping. Artificial intelligence. We should have been working on it 30 years ago. I will say this. And I'm gonna say it on tape so everybody hears it 100 times a day. If I die before you people can pour me into a computer, I want Carolyn to run this place. Now she'll argue. She'll say she can't. She's modest like that, but you make her. Now, put her in. I don't care. All right, test's over. You can head on back to your desk. Goodbye. GLaDOS? No? Podejrzewasz coś?
Ale gość jest też fajny rzeczywiście. Znaczy gada to, co każdy powinien powiedzieć wprost, żeby nie było problemu. No co wy sobie kpicie ze mnie? Ale jest to prostsze, bo mi się ścina. Nie. Okej. Bo zakładam, że musimy iść na górę, czyli to będzie takie po prostu, że ja sobie stawiam portal tu i sobie idę coraz wyżej w górę. O, jest tu coś? Nie ma nic. To lecimy dalej. Ale ten Johnson to, no, rację miał, kurczę. Powiedział to, co my już dawno wszyscy powinniśmy powiedzieć. Wszystkim. Wygarnąć. Czy co, bo mnie ciekawi to pióro jedno. Pójdziemy wyżej. Co się będziemy? Proszę bardzo. Mam nadzieję, że tam nic nie było. Bo nie zamierzam schodzić. Proste to. Co więcej takich? Okej, rozumiem, że gdzieś tu będę musiała skoczyć. O, nie wyszło. O mój Boże, nie. A, no to mogę tak zrobić. O. Mnie zastanawia, czy tu czegoś nie mogłabym. Tam pewnie dałoby się gdzieś. Nie? Nie. Nie, to nie. Albo może. Nie! No znowu. Naprawdę. Chodzi mi o to, że może muszę zeskoczyć tu. Wii! Jeszcze wyżej? Nie gadajcie. No dobra, jest tak. Okej, okay. Skaczę. Teraz. Zgubiłam się. Ja co tu? Au. No i nie wyszło. Dobra. O Boże, tak, tu! Nie, to nie tu. A moment. Czyli na przykład tak. Aha! Niezłe se. Jej, otwieramy drzwi. O, to tu skończymy. My tak mieliście też przerwy w tym odcinku. Znaczy ja miałam. Wy nie mieliście. Sobie dajecie pauzy i w ten sposób macie przerwę. Koniec. Zresztą nie mogą być za długie, pamiętajcie. Chyba, że wolicie długie. To mogę nagrywać dłuższe. Moment, nie wychodzimy. Nie wychodzimy. Ach! Dobra, ziomki, ja tu kończę. Żegnam się z wami. To był Portal 2. Ja jestem Gusiek i się z wami żegnam. Dara, ziomy.